Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego. Dobry, kolejne pytanie, które do nas spłynęło. Jestem zakażona Bartonellą. Lekarze dali mi pregabalinę jeden raz dziennie 75 mg na łagodzenie objawów. Niestety ten lek znacząco podnosi prolaktynę. Czy są jakieś zioła, którymi obniża się prolaktynę? Proszę Państwa, rzeczywiście takie objawy ten lek może wywołać, niepożądane. Prolaktynę możemy obniżyć stosując owoc niepokalanka mnisiego, Agnus castus. To jest jedyny mi znany surowiec zielarski, który obniża poziom prolaktyny. Ale sprawa, która dotyczy to pytanie, jest szeroka. Pewnie mało kto z Państwa słyszał o takiej bakterii jak Bartonella. To jest taka bakteria, którą możemy się zarazić wtedy, kiedy ugryzie nas kleszcz. Ukłucie kleszcza powoduje, że możemy zachorować na boreliozę, to taka częsty problem, który pacjenci zgłaszają. Kontakt z kleszczem jest częsty i częsty się jest podniesiony poziom przeciwciał. Zresztą my już o tym mówiliśmy w naszych audycjach i w tej, której teraz Państwo oglądacie, ale także w różnych innych audycjach dotyczących boreliozy. Bartonella jest tak zwaną koinfekcją, czyli łącznie taki kleszcz może przynieść nawet 40 różnych patogenów i Bartonella jest właśnie jednym z nich. Więc pierwsza sprawa o tej prolaktynie to ten niepokalanek mnisi. My używamy takiego preparatu, takich kropli ziołowych, gdzie w skład wchodzi właśnie niepokalanek mnisi. Dajemy tam również, wchodzi tam również krwawnik, tasznik, pięciornik, tam jest receptura, zresztą jest widoczna na ekranie. Natomiast należy pamiętać o tym, że jeżeli ktoś jest zakażony Bartonellą, to leczenie tylko takie nie jest leczeniem jednym. Należy podnosić odporność organizmu. Wysoka odporność organizmu to mniejsze prawdopodobieństwo rozwoju takiej patologii, czy bartonellozy, czy też innych infekcji, które się mogą rozwijać. Najlepszą profilaktyką zakażeń, czy to borelią, czy bartonellą, czy innymi koinfekcjami, jest wysoka odporność organizmu. Dlatego pamiętajcie Państwo, po pierwsze o produktach pszczelich, pyłek pszczeli propolis, pamiętajcie o jeżówce purpurowej. Zresztą taki syrop, który używamy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza, też tutaj recepturę na ekranie Państwo widzicie, bo stosowanie tych produktów może spowodować, iż się nie zarazimy tymi bakteriami, ale jak się zarazimy, to organizm je zniszczy natychmiast. Więc wysoki poziom odporności to jest podstawowy sposób leczenia infekcji, między innymi Bartonellą. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego.